Wcale nie jesteś w ciąży. Jesteś ze swoim mężem tylko dla kasy. Nie zaprojektowałaś sama swojej kolekcji. Słuchajcie, w sieci pojawia się bardzo dużo opinii, plotek, często też bzdur na mój temat, więc dzisiaj postanowiłam specjalnie dla Was się z nimi zmierzyć, więc będę albo obalać, albo potwierdzać Wasze założenia o mnie. No to zaczynamy. Odpalam mój Instagram weddingdream.com. Poprosiłam tam o Wasze opinie na mój temat. No i zobaczmy, co my tu mamy. O Jezu, dlaczego się tak ciężko zaczyna? Jesteś ze swoim mężem tylko dla kasy. Ludzie! No dobra, no to obalam. Moi drodzy, wydaje mi się, że kurczę, no pieniądze w życiu to nie wszystko. Oczywiście każdy z nas gdzieś tam walczy o te pieniądze, zarabia, pracuje, stara się, rozwija, ale ja miałam pracę zanim poznałam swojego męża. Udało mi się skończyć studia wyższe, mam fajne wykształcenie i nie potrzebowałam mężczyzny po to, żeby zapewniał mi, nie wiem, wpływy na konto, nawet nie wiem, jak Wy to sobie wyobrażacie. Najważniejsze jest dla mnie uczucie, które łączy mnie z konkretnym mężczyzną. Nie wyobrażam sobie, żeby pieniądze mogły zrekompensować brak uczucia. No, nie ma takiej opcji. Za pieniądze możesz sobie kupić fajnych kilka prezentów, kropka. Jesteś inspiracją. Jejku, no to jest bardzo miłe. Cieszę się, jeżeli udaje mi się przy pomocy mojej pracy, mojej pasji Was inspirować, pomagać Wam stworzyć najpiękniejsze dni w swoim życiu, stworzyć piękne śluby, wesela. Jest to dla mnie ekstremalnie miłe i jeżeli tak czujecie, to jest to też takie potwierdzenie na to, że chyba dobrze robię to, co robię i mam ochotę dalej to robić. Uważasz się za idealną. No nie, to mi wieje po prostu nosem do góry, a taka na pewno nie jestem. Jestem osobą, która jest normalną kobietą, normalną dziewczyną, która ma lepsze, gorsze dni, która ma kompleksy. Wydaje mi się, że przede wszystkim rzeczy idealne w jakimś stopniu są nudne. I nawet nie chciałabym być nigdy idealna. Jest Pani piękna i taka naturalna. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Oczywiście uroda kwestią gustu. Też czytałam o sobie bardzo wiele negatywnych opinii, ale jak udaje mi się komuś się podobać, to jest naprawdę super. Jesteś bardzo stanowczą osobą. Stanowczą? Czy ja jestem stanowcza? Jeju, nie wiem, na pewno jestem zdecydowana. Mam pewne cele w życiu, wiem czego chcę, staram się do nich dążyć, nie staram się, dążę do nich, ale wydaje mi się, że tak to jest takie bardziej zdecydowanie niż stanowczość. Chociaż stanowcza może też jestem. To, czy jestem stanowcza, okaże się, jak będę miała dziecko. No może okaże się, że w ogóle nie jestem. Myślę, że już szykujesz nową kolekcję sukien ślubnych i będzie to coś wow. Szykuję, prawda? Pracuję już nad nową kolekcją. Czy będzie coś wow? No strasznie trzymam za to kciuki. Mam nadzieję, że Wam się spodoba, bo tak naprawdę Wasza opinia tutaj jest kluczowa, jedyna, słuszna i decydująca, więc zobaczymy już wkrótce. Przekonamy się, bo kolekcja jeszcze troszkę i się pojawi. Jesteś fantastyczną osobą, pewną siebie. Czy pewną siebie? Trochę pracowałam nad tą pewnością, ale tak łatwo samo to nie przyszło. I za nigdy nie zdenerwowała się na planie i nie opuszczę się aż do ślubu. No byście mogli się zdziwić. Denerwuję się bardzo często na planie programu, zwłaszcza, że tak naprawdę mamy tam bardzo mało czasu, milion rzeczy do zrobienia, więc jak tylko coś idzie nie tak, to bardzo się denerwuję, ponieważ bardzo przeżywam to, co tam się dzieje. Wiem, jaka jest waga tej sytuacji, tego ślubu, wesela i bywam wkurzona, zła i jak coś nie idzie zgodnie z planem, to się buntuję. Natomiast zawsze też staram się, żeby tę złość przerodzić w jakąś taką kreatywność, która pozwoli mi na szybkie rozwiązanie ewentualnych problemów, które istnieją na planie. Natomiast bardzo wkurza mnie, jeżeli ludzie są po prostu nieprzygotowani do pracy albo niekompetentni. To jest rzecz, która mnie mierzi. Jeżeli przez taki czynnik ludzki, przez to, że ktoś czegoś nie dopilnował, mamy jakiś problem, to jestem wkurzona na maksa, na maksa, na maksa. O, tego jeszcze nie widzieliście. Praca w branży ślubnej jest dla Ciebie spełnieniem marzeń. Jest, absolutnie, tu potwierdzam. Kurczę, historia jest dosyć długa, bo tak naprawdę po swoim ślubie pierwszą rzeczą, którą zrobiłam w tej tematyce, było założenie bloga ślubnego. Na nim dzieliłam się swoimi pomysłami, które miałam na własny ślub, ale których nie mogłam wykorzystać, no bo ze 100 opcji ostatecznie trzeba postawić na jakąś jedną konkretną, a inne pomysły, które miałam w głowie, wydawały mi się być totalnie super. I zaczęłam o nich pisać, a później pojawił się program w telewizji. Tak naprawdę poszłam sama na spotkanie, powiedziałam, że chciałabym bardzo pracować w telewizji, że temat ślubny jest mi bardzo bliski, ale w telewizji nic się o tym nie mówi i chciałabym wypełnić tę lukę. I tak naprawdę powiedziałam wtedy, pamiętam, pani dyrektor, wie pani, bo ja też prowadzę taki blog ślubny, taka cała przerażona, a ona na to do mnie mówi, wiem, przecież go śledzę. To było śmieszne, pomimo pracy jest pani szczęśliwa właśnie, dzięki niej jestem szczęśliwa. Będziesz super mamą. Przekonamy się, nie mogę ani potwierdzić, ani zaprzeczyć. Uważam, że nie znosisz oglądać horrorów. Mam takiego jednego kolegę, tylko z nim jestem w stanie oglądać. Ale jak oglądam w kinie, to piszczę na całe kino, wszyscy na mnie patrzą, więc nie chodzę, bo trochę obciach. Twój mąż ma szczęście, że cię ma. Prawda? Będziesz miała córkę. Nie potwierdzam, nie zaprzeczam. Jesteś podobna do mamy. No słuchajcie, jestem, wydaje mi się, że jednak bardziej podobna do mojego taty, chociaż moja mama twierdzi inaczej. Zresztą właśnie też mam po moim tacie bardzo duże usta, o które często jest batalia w internecie, bo wiele osób pisze o tym, że mam usta robione, powiększane, wypełniane, nie wiadomo co tam jeszcze. A usta mam duże od urodzenia, chciałoby się powiedzieć, i pamiętam, że te usta w ogóle były moim ogromnym kompleksem, kiedy byłam dzieckiem, bo były naprawdę zawsze duże i wołali na mnie w szkole wary obciągary i miałam strasznie dużo nieprzyjemności z tego powodu. I dopiero teraz, jak jestem dorosła, to lubię te swoje usta i je doceniłam. Ale wcześniej była masakra. Przysięgam Wam, dzieci są okrutne. To lecimy dalej. Uwaga, nie chcesz mieć drugiego dziecka. Boże, skąd Wy to wiecie? Nawet ja tego nie wiem. To jest tak, że w ogóle uważam, że posiadanie rodzeństwa jest super. Ja sama mam siostrę. I wydaje mi się, że dzieci, które są wychowywane z rodzeństwem, są chyba takie dużo fajniejsze, szczególnie na tym etapie właśnie bycia dzieckiem, że mają takie ładne cechy, o które dużo trudniej u dzieci, które są jedynakami, że na przykład potrafią się dzielić, mają zawsze świadomości, że nie są same, że trzeba jeszcze o kogoś zadbać, się zatroszczyć. No nie wiem, no dzielą się zabawkami, ładnie się bawią właśnie. Na przykład moje koleżanki, które mają więcej niż jedno dziecko, zawsze opowiadają, a mój Michaś to zawsze, jak dostaje ode mnie na pochwałę, nie wiem, cukierka, to zawsze mówi, a daj mi drugiego cukierka dla Maćka, dla brata. I to jest takie super fajne, więc nie mam pojęcia, czy będę miała więcej dzieci. Zobaczę przy pierwszym, czy odnajdę się w tej sytuacji, czy sobie poradzę, czy zdecydujemy się na kolejne. No na razie to, słuchajcie, nie wiadomo. A Wy już to wiecie? Jak to możliwe? Wcale nie jesteś w ciąży. Boże, niektóre opinie są wkurzające, bo nawet ciężko to, słuchajcie, no ciężko w ogóle odpowiedzieć na to, no. No nie, no dementuję, jestem, byłam żuchol, przytyłam 6 kilo na ten moment i niedługo na świecie będzie dzidziuś, więc no jestem, ale tak, czytałam również, że wynajęłam surogatkę, tak, to też do mnie gdzieś tam doszło. Nawet nie wiem, że to jest bolesne, to jest tak głupie, że aż nie do uwierzenia. W ogóle skąd to się w ludzkich głowach bierze, no? Bez sensu. No i a kurczę, a nawet gdybym sobie wzięła tę surogatkę, no? Nie zaprojektowałaś sama swojej kolekcji. Poświęciłam bardzo dużo czasu i energii na stworzenie tej kolekcji. Projektowałam ją sama rysowałam, pomimo tego, że nie jestem mistrzynią rysunku, ale od początku do końca sama wykonałam tę pracę. Jestem z niej bardzo dumna i wydaje mi się, że to jest takie niefajne, takie odbieranie komuś czegoś, co sam zrobił i co sam osiągnął. Nie zaprojektowałaś. Zaprojektowałam. Moi drodzy, jest tu bardzo dużo bardzo ciepłych i miłych słów od Was. Bardzo się z tego cieszę. Ale jest również parę rzeczy, które musiałam zdementować i tak naprawdę fajnie, że możemy spotkać się w taki sposób, w takiej formie i że ja w ogóle mam szansę Wam powiedzieć, jaka jest prawda, więc mam nadzieję, że teraz prawdę będziecie przekazywać dalej i za jakiś czas będę mogła zmierzyć się z Waszymi kolejnymi opiniami. Już na nie czekam, powiem Wam szczerze. Ciekawa jestem, jak ten materiał Wam się spodoba i do zobaczenia. Jeśli spodobał Ci się ten materiał, to koniecznie zostaw łapkę w górę i komentarz pod spodem. Tutaj przygotowałam dla Ciebie kolejne propozycje, które mogą Ci się spodobać. A jeśli masz ochotę na jeszcze więcej, to koniecznie zasubskrybuj mój kanał. Dzięki temu nigdy już nie przeoczysz premiery.